widzicie, górka jest spora, przynajmniej dla mnie, ale jak mówi stare góralskie przysłowie, żeby zjechać, trzeba wjechać. A przekładając to na nasze, wjechać znaczy robić wiechę, więc my prawdopodobnie wieczorem będziemy robić wiechę, a wiechę robi się wtedy, kiedy coś się zbuduje. A my tutaj budujemy formę, więc ja zasuwam na górę, bo potem będzie zasłużona wiecha. Nara. Już z półtorej godziny obawiam się, czy nie obawiam się, ale wydaje mi się, że trasa prowadzi przez tamtą górę. To jest równie przerażające, jak ekscytujące, ale zobaczymy. Muszę przejechać przez główną ulicę i chyba właśnie w tamtą stronę, w tamtą górę. Czekamy teraz na największa wspinaczka. No zobaczymy. Na razie nie jest źle, chociaż tyle co przejechałem i w czasie, w którym przejechałem, teoretycznie powinien być już w połowie, ja jestem gdzieś w 1/3, więc na pewno zajdzie mi to dłużej niż tam temu, kto rysował trasę na Strawie, no ale nic, nie poddaję się, jadę dalej. Banan, bo zrobiłem już 590 wzniesienia, do 1100 zostało mi prawie drugie tyle i czeka mnie teraz krótki, może nie krótki, ale najbardziej stromy podjazd, więc chwilę odpoczynku, na coś się napiję i zaraz będę jechał. Pewnie będę starał się już zatrzymać na górze dopiero, żeby sobie tam odpocząć, bo jak już zrobię to wzniesienie, to potem czeka mnie już tylko zjazd aż do samej willi, więc będzie taka zabawa, zobaczymy. No, nie wiem, czy to widzicie. Tak to wygląda. Jeszcze ten kawałek wzniesienia mnie czeka. I potem zjazd. A to wzniesienie. To jest właśnie tam. Tamtą dróżką, którą tam widać w oddali. Prawdopodobnie tamtędy będę się wspinał. W tamtą stronę góry. I potem zjazd w stronę Kalpa. Coś
więcej to już Wam poopowiadam na górze. Myślę, że po dzisiejszej przejażdżce to będzie 30 parę kilometrów. Dla mnie dość ciężkiej. Jutro raczej będę sobie odpoczywał albo pójdę na tą górkę, która jest w Kalpę, ale to bardziej na nóżkach. Zobaczymy. A na górze jeszcze coś poopowiadam Wam, jakie mam plany. Na razie. Siema. Jak widzicie, podsumowanie nie nagrywam, tak jak zapowiadałem w filmie gdzieś na górze. Nagrywam już po powrocie. Nie udało mi się go nagrać podczas tamtej drogi z kilku powodów, o których teraz Wam opowiem. Pierwszy na pewno jest taki, że kompletnie nie przygotowałem się do tej wycieczki. To znaczy trasa, którą sobie znalazłem na tej Strawie, pochodziła z 2018-2019 roku, kto się jechał. I pierwsza rzecz była taka, że to po części była dzika trasa, prowadząca jakimiś tam trasą zawodów w części, a po części tam po prostu ktoś przejechał ją. Na YouTubie tam był jakiś wideo, był ten plik GPX do pobrania, ale ten pierwszy błąd polegał na tym, że to jednak jest na taką dziką trasę spory okres czasu i do momentu, kiedy ja po niej jechałem, część tej trasy już zarosła i musiałem zmagać się z takimi rzeczami, jak na przykład kawałka trasy już nie było, albo zarósł takimi krzakami, że trzeba było gdzieś próbować to ominąć, objechać. Albo podczas zjazdu miałem taką sytuację, że po prostu zjazd był ogrodzony. Część poprzedniej trasy przechodziła teraz przez czyjąś działkę i tam było już ogrodzenie i trzeba było kombinować, jak to objechać, a z tym się naprawdę namęczyłem. Więc to był jakby taki pierwszy błąd, to, że znajdujemy jakąś tam trasę, nie oznacza, że ona jest do końca przejezdna. Jeżeli to jest trasa, jak ktoś tam jechał rok, może kilka miesięcy, to pewnie jeszcze będzie ok. Natomiast w takim wypadku, jak ja ją znalazłem, czyli tam minęło 3-4 lata być może, no to tutaj już nie jest to do końca pewne. Więc odradzam Wam takie rzeczy. Jeżeli szukacie takich tras, to weryfikujcie to, kto kiedy dodał taką trasę i czy ona jest dzika, czy ona prowadzi szlakami takimi normalnie przejezdnymi, uczęszczanymi. Więc to jest na pewno do zweryfikowania na następny raz. Druga rzecz to sama kondycja. Wybrałem się, to był w sumie, szczerze mówiąc, najcięższy dzień z całego tego wyjazdu. Od razu na pierwszy wyjazd, no bo pierwszego nie liczę, to był raczej taki objazd miasta plus tam jakaś tam krótka traska ścieżkami takimi bardziej szutrowymi i prowadzącymi jakąś tam wyznaczoną trasą. Jeżeli nie widzieliście tego, zachęcam Was do obejrzenia pierwszego odcinka z tej serii. To, co mnie zgubiło w tej drugiej trasie, to to, że wybrałem sobie dość ciężką trasę. Znaczy, ja ją widziałem na YouTubie mniej więcej, jak to wygląda. Tam było pokazane to, wiadomo, tak jak się nagrywa filmy, pod kątem trochę bardziej zjazdów, nie było pokazanych podjazdów i tak dalej. A ja od razu na pierwszy dzień wziąłem dość ciężką, jak dla mnie przynajmniej, trasę. Ona może nie była długa,
ale jak się potem okazało, ja część trasy, którą tam goście jechali i mieli zjazd, po prostu podjeżdżałem. Znaczy jechałem ją w drugą stronę, przynajmniej część tej trasy przejechałem w drugą stronę. I tam, gdzie oni mieli dość fajny, taki kamienisty zjazd, ja miałem podjazd i tak naprawdę część tej trasy od momentu, gdzie zaczęła się ta góra i dojście do takiej drogi, która prowadziła wokół tej góry, to było tam 2 kilometry pewnie całe, to ta część trasy, oni mieli tutaj zjazd, a ja miałem tutaj podjazd. Tutaj w zasadzie nie dało się praktycznie podjeżdżać. Całość tego prowadziłem, tutaj się strasznie zmęczyłem i to na pewno rzutowało na to, że nie do końca już chciało mi się nagrywać na górze. Dojechałem na samą górę, to już myślałem tylko o tym, że kurczę, już jest dość późno, pasowałoby dojechać możliwie najszybciej, więc nie miałem już głowy nawet do tego, żeby nagrywać sam zjazd, jakieś takie rzeczy. Więc trochę nie zmierzyłem sił na zamiary i ten pierwszy dzień dał mi popalić. Trochę się zmartwiłem po tym pierwszym dniu, że kurczę, jeżeli tutaj wszystkie trasy takie będą, czyli tam powyżej tych 30 km, jeżeli będę sobie znajdował takie rzeczy, a miałem też kilka takich przygotowanych, no to będzie słabo. Nie będę jeździł na pewno codziennie, tylko co drugi dzień i mniej tych tras objadę. Więc to też należy brać pod uwagę. Te trasy, które tam są, one są, jeżeli jest podjazd, przeważnie jest krótki, ale bardzo stromy. Jest dużo wzniesienia na relatywnie krótkim odcinku trasy. No i ta droga, no to tak, część była taka, że ta pierwsza część, tak jak widzieliście już w filmiku, to była taką przez taką dzielnicę willową, stromą. Podjazd był stromy, bo ja tamtędy jeździłem często. Natomiast on był do przejechania. Jechało się asfaltem, taką willową dzielnicą. Ładne domki, podobno obywateli Rosji. No i to było ok. Natomiast jak już wjeżdżało się do lasu, wjeżdżało się już na te drogi bardziej kamieniste, no to tamte podjazdy w niektórych miejscach również były bardzo strome. A do tego po tych kamieniach tam się jechało dużo ciężej, nawet prowadziło się rower ciężej, więc tego nie brałem pod uwagę, to dopiero zacząłem brać pod uwagę od następnych dni, kiedy trasę dobierałem trochę rozważniej. Więc tutaj to, że przyjechałem i porwałem się na taką trasę dość ciężką, było tym drugim błędem, który popełniłem. Trzecia rzecz to w sumie zła kalkulacja. To, że komuś tam zajęło 3 godziny z minutami, 3 godziny tam 30 parę minut przejechanie dla niej trasy łącznie z odpoczynkiem i tak wynikało ze strawy. Nie wziąłem pod uwagę to, że ja i kondycję mam słabszą i że mogłem pomylić trasę, tak jak zresztą zrobiłem, czyli pojechałem ją trochę w drugą stronę i mi to zajęło dużo dłużej. Do tego doszedł czas na nagrywanie, na zbieranie sprzętu, kamery i tak dalej, plus odpoczynek i wyszło na to, że w sumie cała trasa zajęła parę ładnych godzin. Naprawdę przyjechałem zmachany po tym pierwszym dniu. I tak jak mówiłem wam wcześniej, jak mówiłem, trochę się przeraziłem, że kurczę, jak wszystko tak będzie, no to ja nie będę mógł jeździć codziennie, bo po prostu nie wydolę. No ale na szczęście potem się to już lepiej poukładało. Więc ogólnie podsumowując ten dzień, sama trasa była fajna, jeżeli bym jej nie pomylił, byłoby naprawdę fajnie, bo ten podjazd, który ja prowadziłem, jakbym zjeżdżał, zresztą taki miałem plan już tam w połowie górki, że kurde, jednak chyba nie dam rady i wrócę się tą samą drogą, poza tym trochę pogoda się zmieniła już w trakcie, przyszły chmury,
które sprawiły, że było trochę chłodniej pod samą górką. I myślałem sobie, że może bezpieczniej będzie po prostu się wrócić, bo nie wiem ile jeszcze. Na szczęście spotkałem tam jakiegoś kolarza, który powiedział mi, że ile mam jeszcze do szczytu i że tam droga jest w miarę przejezdna. On jechał tą trasą wcześniej, powiedział mi co i jak, więc tak naprawdę dokończyłem ją z lekką modyfikacją, bo tak jak mówię, na zjeździe napotkałem na tą w sumie chyba największą przeszkodę, że na mojej trasie ktoś ogrodził sobie działkę i droga, którą ja jechałem, prowadziła przez czyjąś działkę. Pierwsze próbowałem przerzucić rower i po prostu pojechać tamtędy, ale tam okazało się, że za ogrodzeniem jest pies, więc musiałem rower z powrotem ewakuować przez siatkę drugą stroną i szukać objazdu, w zasadzie obejścia, bo chwilę mi zajęło, około 20 paru minut, żeby obejść tą drogę i wrócić na ścieżkę, na której byłem wcześniej. Więc trasa z lekkimi modyfikacjami, ale przejechałem ją ogólnie. Jest też dostępna, będzie dostępna pod linkiem pod tym filmem na Strawie. Tam pewnie będziecie mogli sobie ją pobrać, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Ale tak jak mówię, była ona miejscami nieprzejezdna, jest dość ciężka. Niby to jest tam 30 km, ale miejscami jest naprawdę ciężko, przynajmniej w tą stronę, w którą ja jechałem. Jaka nauczka? No to nauczka jest taka, żeby dobierając trasy, jednak dobierać je w miarę najnowsze, weryfikować to, co jest w sieci. Potem miałem jeszcze ściągniętych kilka takich tras, które potem zweryfikowałem już na komputerze, w jakiej dacie one były dodawane. Wszystkie były w 2019 roku i raczej nie stosowałem się do nich tak, że będę jechał dokładnie nimi. Patrzyłem, czy one prowadzą jakimiś szlakami, czy tam jest na przykład szlak żółty, czerwony i tak dalej. Jeżeli tak jest, no to wiedziałem, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że on będzie zarośnięty albo że będzie wyłączone coś z ruchu na takiej drodze, więc później już dobierałem te trasy trochę bardziej rozważnie. Druga rzecz to jest taka, że na pewno skracałem trochę dystans. Już nie dobierałem tras po 30 parę kilometrów. Brałem raczej krótsze, bo wiedziałem, że łącznie z nagrywaniem, łącznie z moją kondycją i z tymi wszystkimi rzeczami, warunkami ogólnie, jakie tam są, wiedziałem, że to mi zejdzie trochę dłużej, więc wolałem dobierać krótsze trasy, ale tak, żeby uwzględnić to, że ja będę potrzebował się gdzieś tam zatrzymać, będę potrzebował odpocząć i na pewno będę potrzebował czas, żeby rozłożyć sprzęt, ponagrywać parę rzeczy, złożyć go z powrotem i tak dalej. Więc to musiałem brać pod uwagę i tego w zasadzie szybko się nauczyłem, bo już na kolejną trasę wybrałem się z takim bagażem doświadczeń, więc to było ok. Ale tak reasumując, tutaj jak mówię, to był najcięższy dzień w całym tym wyjeździe. Jak już zjeżdżałem, dojeżdżałem do samej willi, to sobie myślałem, że kurde, no chyba przesadziłem i jednak na ten następny dzień to nigdzie nie pojadę. A o to, czy pojechałem, czy nie, to dowiecie się z kolejnego filmiku. Na razie.